Witam Państwa w kolejnym wydaniu Wiadomości Lokalnych. Zaczynamy od informacji, która niewątpliwie związana jest z rozpoczętymi m.in. w naszym regionie feriami zimowymi. I wszyscy wiemy, że szczególnie dla uczniów to czas odpoczynku, regeneracji sił, nadrobienie, o ile to możliwe, snu. To jednak jest to również czas, w którym mimo wszystko na uwadze należy mieć bezpieczeństwo i o tym będzie mowa w materiale. Ferie, cudowny, wyczekiwany moment przerwy od zajęć lekcyjnych z pewnością musi iść w parze z poczuciem własnego bezpieczeństwa. Tego elementu jakiegokolwiek wypoczynku pod żadnym pozorem nie można uśpić i to jest na uwadze tych, którzy codziennie stoją na straży naszego bezpieczeństwa, a w okolicach dłuższych przerw, gdy dzieci mają wolne, dbają o lekcję prewencji z aktywnym udziałem młodego pokolenia. Zaprosiliśmy wszystkie nasze szkoły z miasta Bartoszyce, szkoły podstawowe i szkoły średnie właśnie do wzięcia udziału w tej akcji Bezpieczne Ferie. Chyba siódmy raz już to robimy. Chyba pierwszy raz nie mamy lodu, tak? Żeby jakby nie będzie takiego dynamicznego pokazu, ale na pewno powiemy dużo właśnie o tym bezpieczeństwie podczas wypoczywania na feriach zimowych. Spotkanie jest o tyle ciekawe, że nie padają tu suche informacje. To krok po kroku przedstawiana sytuacja zagrożenia na zamarzniętym akwenie wodnym. Niebezpieczeństwo wynikające z wejścia na lód w miejscu niedozwolonym. No przede wszystkim, jak się pojawi ten lód, to my za każdym razem rekomendujemy, że bezpiecznego lodu do uprawiania jakichkolwiek zabaw, sportu podczas zimy na zamarzniętych akwenach nie ma. Dlatego, że ten lód na niektórych akwenach jest niejednorodny, jest wypłukany, są prądy wodne, więc to powoduje, że ten lód jest niebezpieczny i podstawowa, najważniejsza zasada, nie wchodzimy na lód, żaden lód, nie zjeżdżamy z górki, gdzie w pobliżu są akweny, czyli szukamy miejsca, gdzie ta zabawa będzie bezpieczna. No, mamy w Bartoszycach lodowisko, więc można sobie jeździć od rana do wieczora na tym lodowisku i nie ma takiej naprawdę potrzeby, żeby wchodzić na ten lód. I co niestety my widzimy bardzo często, któregoś roku po bezpiecznych feriach widziałem, jak rodzic z dzieckiem wchodził na lód na tym właśnie jeziorku. Wy rodzice jakby jesteście tymi pierwszymi osobami, które o tym mają właśnie mówić. Mam nadzieję, że nie będzie w tym roku takiego lodu i na pobliskim jeziorku, na King Kaimach nie będą dorośli pokazywali swojej, powiem bardzo delikatnie, nierozwagi i nie będą wjeżdżali samochodami na ten lód, dlatego że tam też ta struktura tego lodu jest niejednorodna, bo są jakieś przepusty i tak dalej, więc nie. I tak jak pani powiedziała, no niestety dorośli częściej nieodpowiednio się zachowują. I to oni częściej wymagają pomocy w sytuacji zagrożenia, a przy tych zimowych, pamiętajmy, potrzeba dużo szczęścia, by wyjść z nich cało. Jeżeli pod kimś załamie się lód, a my jesteśmy świadkami tego, to w żaden sposób, tym bardziej dzieci, bo jeszcze nawet ostatnio rozmawialiśmy, są różnego rodzaju prowizoryczne sposoby wyciągnięcia takiej osoby, natomiast ja sobie nie wyobrażam, żeby na takim stromym zboczu, które tu jest, śliskim, dziecko 10-letnie rzucało kija, podawało patyk dla dorosłego mężczyzny, który się topi. Te dzieci mają jak najszybciej zawiadomić służby ratunkowe i starać się utrzymywać kontakt z tą osobą. Jeżeli ta osoba samodzielnie wydostałaby się na powierzchnię, to bardzo ważnym elementem jest ten komfort termiczny, bo w tym momencie ta hipotermia jest bardzo niekorzystna dla tej osoby. I jeżeli dojdzie do nagłego zatrzymania, no to rozpoczynamy resuscytację i też chcemy dzisiaj to pokazać, bo też dzieci będą mogły sobie pouciskać fantoma, a strażacy pokażą taką pozorowaną akcję ratowniczą, jak co po kolei robić. Także podsumowując, jeżeli jesteśmy świadkami takiego załamania się lodu pod jakąś osobą poszkodowaną, to starajmy się ją zachęcać do tego, żeby nie wykonywała gwałtownych ruchów, żeby nie traciła energii, żeby w miarę możliwości położyła się na lód, jak pod naszymi nogami lód będzie taki niestabilny, to nie chodzimy punktowo, tylko kładziemy się na tym lodzie i my jak najszybciej wzywamy służby ratownicze. Dzisiaj będziemy chcieli wziąć dwójkę dzieci, żeby też umiały określić, w którym miejscu ktoś zatonął, że jak stoją w tym miejscu, żeby na horyzoncie znalazły sobie taki punkt, który będzie punktem odniesienia i to bardzo ułatwia później poszukiwanie dla tych służb ratowniczych.
Z każdą taką akcją, którą wspierają strażacy z Bartoszyckiej Komendy, Wojskowej Straży Pożarnej, a także Nadleśnictwo, wypływają kolejne wnioski. I to jeden z nich, by udzielanie pomocy było normą, ale z zachowaniem bezpieczeństwa tych, którzy jej udzielają. To priorytet, by nie pogłębiać tragizmu wydarzenia. To, co jest istotne po kolejnej edycji akcji Bezpieczne Ferie, to fakt, że ta lekcja na długo pozostaje w pamięci, a jej częstotliwość przekłada się na pozytywne statystyki dotyczące interwencji strażaków przy wydarzeniach z udziałem dzieci i młodzieży w okresie zimowym. Mamy mało działań związanych właśnie z działaniami, które są podczas ferii, w których uczestniczą dzieci. Tak teraz z głowy sobie nie przypomnę, ale przez parę lat nie mieliśmy i w tym sezonie letnim, i w tym sezonie zimowym, więc wydaje mi się, że ta prewencja w jakiś sposób działa. Działa i to jest zauważalne. Dzieci wykazują się coraz większą rozwagą, wykorzystując dni wolne od nauki i to zarówno na świeżym powietrzu, jak również będąc w domu. Tu również obserwuje się pozytywny wpływ prewencji. W domu, to też przez zajęcie edukacyjne w sali Ognik w naszej komendzie, mówimy o tym, żeby dzieci nie korzystały z urządzeń jakichś takich grzewczych, elektrycznych, same. Oczywiście w zależności od wieku, bo głównymi takimi odbiorcami są dzieci z drugiej klasy, ale nie bawimy się zapalniczkami. I też przez dzieci zachęcamy dorosłych do zakupu. Zawsze przed świętami mówimy, że to jest najlepszy pomysł na prezent, czujka dymu i czujka tlenku węgla, dlatego że też w pewien sposób, tylko tu trzeba było sięgnąć już o konkretne liczby, ale zmniejszyła się ilość takich sytuacji związanych z tlenkiem węgla i często my jako strażacy interweniujemy, ale już do mieszkania, w którym uruchomiła się czujka tlenku węgla, więc widać powoli, że to społeczeństwo wie, jak ma zadbać o to swoje bezpieczeństwo i w domu, i poza domem. Rozsądek przede wszystkim musi towarzyszyć zimowej przerwie, która z założenia ma być czasem bezpiecznego odpoczynku. I takiego wszystkim życzymy, jak mantra za strażakami przypominając zasady bezpiecznego zachowania.